Siemaneczko, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj kolejny odcinek z GeForce Kings, mamy dzisiaj $500 na opening. I tak jak macie w tytule, dzisiaj robimy sobie skrzynka za $250 versus skrzynka za $25, więc tak macie tutaj przedstawione, tutaj są wszystkie skiny w tej skrzynce za $25 i również tutaj szanse procentowe. I tutaj macie skrzynkę za $250, procenty oczywiście ustalam ja, więc skrzynka wygląda jedna jak i druga bardzo fajnie. I zobaczymy po prostu z których skrzynek uda nam się w sumie zrobić jakiś lepszy profit. Czy tej za 250, czy tych za 25. Otworzymy sobie 10 skrzynek za 25 i jedną oczywiście za $250. Oczywiście jeszcze wchodząc z mojego reflinku dostajecie darmowe środki na otworzenie sobie właśnie skrzynki Milspec. Możecie również sobie otworzyć tutaj skrzynki, macie takie świąteczne, gdzie możecie sobie trafić jakieś skrzynki takie normalne, jak i również tutaj monety. No i co, przechodzimy najpierw do tej skrzynki za $25, będziemy sobie je otwierać po dwie, więc lecimy z pierwszą turą skrzynek za $25. No i uwaga, zobaczymy co poleci w pierwszej. Tutaj jest Glock i Avupa Electric Hive, więc w sumie wszystko za $28, strata póki co $20, więc lecimy z drugą turą. Cztery skrzyneczki już tutaj za nami. Czy poleci nam chociaż jedna tutaj kosa z tych skrzynek? Jest M4 Decimator, więc póki co strata tej skrzyneczki $36, więc lecimy z kolejną. 6 skrzyneczek już za nami. I co, lecimy? I tutaj poleci i mamy kosę! Nie! Przeleciało na auk kameleon, kurczę, dobra. Tutaj strata $38, więc lecimy już z kolejnymi dwiema skrzyneczkami. Kolejne $48 poszło. No i uwaga, co nam poleci w tej przedostatniej turze? Jest tutaj USPS Road Rush za 11, w sumie strata 31, więc póki co z tych skrzynek dropi nie najlepiej. I co? Dwie ostatnie skrzyneczki, myślę, że możemy tak sobie po jednej teraz polecieć. I uwaga, co poleci tutaj w pierwszej? Jest niestety tutaj Decimator po raz kolejny za $6, więc lecimy sobie ostatnią skrzyneczkę za $25. No i co, czy ta skrzyneczka uratuje nam tutaj te skrzynki za $25? Niestety nie uratuje, bo wypada P250 Asimo, więc strata tutaj $18 z tej skrzynki. Więc tak, my już tutaj obliczamy sobie wszystkie te skiny za $80, wszystkie skiny z tej skrzynki za $25. Więc wydaliśmy $250, jesteśmy tutaj trochę na minus i zobaczymy teraz, co ma do zaoferowania skrzynka za $250. W niej oczywiście takie skiny jak AWP Dragon Lore, na którą są 3% aż. Więc skiny naprawdę są kozackie, AWP Meduza, M4 Hole. No i również są te biedniejsze skiny takie, więc lecimy, skrzynka za $250. Jeszcze sobie odświeżymy, żeby tutaj balans nam ładnie odświeżyło. No i co, lecimy, skrzynka za $250. I uwaga, co nam poleci, czy to będzie profit? Jest AWP Asimov za $72, więc no nie poszło nam najlepiej, więc ten pojedynek wygrała o dziwo skrzynka za $25, bo tutaj wszystko za 72, tam za 80 coś, więc no. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam, że możecie mi tworzyć skrzynki z nazwą Croxy, to może otworzymy je w następnym odcinku z GeForce Kings, bo bardzo ładnie mi na kod wbijacie, więc jak najbardziej myślę, że kolejne odcinki z GeForce Kings będą. Możecie dać znać, czy lubicie takie odcinki z GeForce Kings i możecie pisać propozycje na jakieś kolejne odcinki. Na przykład, nie wiem, skrzynka za $500 versus skrzynka za $50. To by było coś, ale żeby był taki odcinek, to musicie tutaj 200 łapek w górę wbić pod tym filmem. To myślę, że uda nam się ogarnąć taki odcinek skrzynka za $50 versus skrzynka za $500, bo to już będzie naprawdę hardcore, gdzie byśmy musieli wydać ponad $1000 na ten opening, więc 200 łapek w górę i taki odcinek się pojawi. No i co, wchodząc z mojego linku dostajecie tam darmowe pieniążki na start. No i co, to by było na tyle, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i piona.